Tak jak Rzym, Kraków został założony na kilku legendarnych wzgórzach. Tak jak Rzym, Kraków został założony przez gościa, który musiał kogoś lub coś zabić, żeby założyć miasto. Tak jak Rzym, Kraków ma wiele jeszcze nieodkrytych tajemnic. Ale czy coś te dwa miasta łączy? Przekonajmy się. To, co jako pierwsze wskazuje nam na łączność tych dwóch wspaniałych miast, jest Kościół. Po przeniesieniu stolicy z Gniezna do Krakowa przez Kazimierza Odnowiciela w 1039 Kościół krakowski zyskał na znaczeniu. Momenty szczególnego docenienia diecezji krakowskiej przez Stolicę Apostolską widać m.in. w kanonizacji biskupa Stanisława w 1253 roku oraz w osobie Zbigniewa kardynała Oleśnickiego, który został pierwszym polskim kardynałem właśnie będąc biskupem na Wawelu. Pierwszym pod Wawelem zabytkiem z wiecznym miastem związanym są kamieniczki na ulicy Kanoniczej. Te XVI-wieczne budynki zawdzięczają swoją kunsztowną formę włoskim artystom związanym z florenckim i rzymskim środowiskiem Bartłomiejem Bereczim i Santim Guccim, który był również nadwornym artystą królów Polski. Jemu m.in. zawdzięczamy nagrobek króla Stefana Batorego. Idąc zjawiskową ulicą Grodzką, nie sposób przeoczyć kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Ten wielki budynek zawdzięczamy środowisku jezuitów. Architekci Józef Britus, Jan Bernardoni i Jan Trevano byli mistrzami w swoim fachu. Na świadectwo wystarczy tylko wspomnieć, że ostatni z nich był uczniem Karola Madery, który był głównym projektantem fasady w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Święta Anna to dla mnie najbardziej rzymski kościół w całym Krakowie. Wystarczy spojrzeć na tę przepiękną fasadę, aby oczyma wyobraźni wrócić do kościoła świętej Agnieszki w Agonii przy Piazza Navona. Wnętrze zaś nawiązuje do Bazyliki świętego Andrzeja. Tak jak w poprzednich kościołach, tutaj też pracowali najlepsi włoscy mistrzowie, Franciszek Solari i Baltazar Fontana, który był pod ogromnym wpływem Jana Wawrzyńca Berniniego, głównego projektanta baldachimu w Bazylice Watykańskiej. Całość ocieka wręcz italskimi nawiązaniami i inspiracjami. Chciałbym na końcu zwrócić uwagę na podobieństwo urbanistyczne. Obecny wygląd starego miasta Krakowa zawdzięczamy Kazimierzowi Wstydliwemu, który w 1257 roku ulokował Kraków na prawie niemieckim. Rzym zaś zmieniał się w dobie renesansu i baroku. Niezwykłym zjawiskiem jest to, że tak w Rzymie, jak i w kilku miejscach w Krakowie, na końcu ulic i uliczek można dostrzec jakiś kościół. W Rzymie zastosowano takie rozwiązanie, aby poruszanie się po mieście było prostsze, gdyż kościoły były swojego rodzaju drogowskazami. W Krakowie ten pomysł również działa. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego filmu.
Mam nadzieję, że teraz, gdy będziecie spoglądali na te dwa miasta, zobaczycie nie tyle dwie różne aglomeracje, ale dwa światy w przedziwny sposób ze sobą połączone.